jesteśmy w tak zabieganym społeczeństwie, mamy tyle obowiązków, tyle dodatkowych czynności do zrobienia i otaczamy się tak głośnymi rzeczami, czy to elektroniką, czy to wrzaskiem na ulicy, gwarem, dźwiękami samochodów itd., itd., że my zapominamy o tym, że potrzebujemy ciszy. Nazywam się Dominik Bloch i jestem studentem trzeciego roku studium aktorskiego w Olsztynie. Najbardziej obawiam się ciszy. Dojmuje mnie. Jest dla mnie ciężka i często nie lubię samotności i ciszy po prostu. Nazywam się Natalia Świniarska i jestem studentką trzeciego roku w Policjalnym Studium Aktorskim w Olsztynie. Przychodzisz do domu i jest całkowita cisza. Jakby jesteś sam w ciszy, to jest uciążliwe, to jest bolące. Ta cisza wtedy boli. Myślę, że tak naprawdę nie możemy do końca odpocząć. Że jesteśmy tak bardzo przebodźcowani, no przede wszystkim żyjąc w mieście. Ja jestem Krzysia Pawlicka, jestem na trzecim roku studium aktorskiego. Myślę, że osoby, które od zawsze nie słyszały i które były wychowywane w świecie bez dźwięku, one nie potrzebują tego dźwięku już. No i nauczyły się żyć bez niego i kto wie, czy nie są szczęśliwsze. Pewnie tak! Nie mają tego natłoku całego, jaki ich myśli muszą być wolne. Jestem przyzwyczajony do dźwięków. Cały czas jakieś dźwięki do mnie docierają, czy to rozmowa ze znajomymi, z wykładowcą w jakimś sklepie, czy to muzyka, śpiew ptaków, cokolwiek, szum liści na drzewach. A tutaj jestem świadomy tego, że te wszystkie bodźce dźwiękowe będą ograniczone do minimum. Podstawowym takim problemem jest jednak brak komunikacji. My nigdy nie prowadziliśmy tego typu warsztatów, więc gdzieś tam jest ten stresik, nie? Że będę próbowała przemówić do tych ludzi, a tak naprawdę zetknę się z kompletną ciszą. Nigdy nie miałam kontaktu z głuchymi osobami. Chciałam się też nauczyć migować. Migować, tak? Jak to fajnie brzmi? Migać. Migać! Thank you.
Oni by chcieli oboje zostać aktorami, pracować w pantomimie. Natomiast jest to niemożliwe. Nie mogą chodzić do szkoły aktorskiej, nie mogą zostać profesjonalnymi aktorami, przynajmniej z zawodu, prawda, takiego wykształconego. Nazywam się Ania Nowicka, pracuję w ośrodku dla niesłyszących od 13 lat. W naszym ośrodku jest zarówno przedszkole, szkoła podstawowa, jeszcze gimnazjum. Jest również liceum oraz szkoła zawodowa. To jest zupełnie inna szkoła niż taka normalna, powszechna, masowa, ponieważ wszyscy się znamy. Jest grupa teatralna, gdzie uczniowie ćwiczą występy, jakieś swoje role, jakieś konkretne przedstawienia i z tym przedstawieniem wychodzimy wtedy do świata. Pokazujemy w ten sposób, że głuchy nie jest gorszy i że może robić to samo, co osoba słysząca. Jest pełnoprawnym uczestnikiem społecznym, społeczeństwa. Fajne jest to, że nasi uczniowie mogą spotkać się ze starszym pokoleniem niesłyszących i że mogą się od nich uczyć, mogą nawiązywać różne jakieś takie relacje. Jak się czuję po tych pierwszych warsztatach? Miałem na początku stres związany z niewiadomą. No, taka szczęśliwa i spełniona SS. To jest tak niesamowicie energetyczne, tak pobudzające w ogóle człowieka. Są bardzo otwarci i kreatywni i chce im się pracować i jakby też nie ma tego wstydu w nich. Ja myślałam, że oni będą bardziej tacy, że o, ja nie będę tutaj, nie wiem, wymyślał coś i biegał, nie będę psem, nie, załóżmy. A oni, wiesz, totalnie jakby jeszcze bardziej, żeby nas zaskakiwali. Ja się cały czas śmiałam, wiesz, bo aż mam zakwasy, no. Niesamowite spełnienie i niesamowity spokój ducha, że to się wszystko dzisiaj udało i że jeszcze jutro nas czeka dużo. Jak się wyłączyłam i po prostu usiadłam sobie i zaczęłam się wsłuchiwać jakby w siebie i właśnie w tę ciszę, to ona zaczęła mnie uspokajać, jakby zaczęłam odkrywać drugie znaczenie ciszy. Głusi borykają się z takim problemem na co dzień, który polega na izolacji, bo przez to, że nie mają możliwości dotarcia do większego grona, do jakby tej większej części, no bo te ludzie głusi stanowią o wiele mniejszy procent niż jakby ludzie słyszący, to wstawia ich w sytuacji, kiedy nie mogą nawiązać większej ilości kontaktów z ludźmi, nie mogą swobodnie z nimi się porozumiewać i tak dalej. Taka platforma ratunkowa, która pozwala osobie głuchej zarejestrować się na tej platformie i wtedy jak coś się dzieje, to dyspozytor już dokładnie wie, o kogo chodzi, gdzie ma jechać. Nie trzeba się martwić, że się nie skomunikuje ta osoba z dyspozytorem. Monika Michniewicz, dyrektor Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Olsztyna. To jest duża trudność, na pewno i dla tych osób, i dla nas też, bo nie bardzo wiemy, jak się mamy zachować w takich sytuacjach, tak? Więc budowanie takiej wspólnoty i oswajanie się, kolokwialnie mówiąc, nawzajem jest bardzo ważne. Nie mam pojęcia, ilu głuchych może mieszkać w Olsztynie. Dużo? 2000. Wydaje mi się, że do 200 osób. W Olsztynie jest 16 600 osób niepełnosprawnych. Jolanta Kosakowska, kierownik
Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie. W tej grupie jest 5% osób niesłyszących. Więc gdzieś tak około 200 osób na pewno jest osób niesłyszących. Mamy dobrą, bardzo dobrą kadrę, także spełniamy wszystkie, jak to się mówi, wymogi dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o diagnozę i rehabilitację. Ja się utwierdziłam tylko w przekonaniu, że chciałabym dalej współpracować z takimi ludźmi i że chciałabym się nauczyć migać i że bardzo mnie to jakoś tak zainteresowało i gdzieś tak poruszyło wewnętrznie. Myślałem o nich w kategoriach osób niepełnosprawnych, że to jest jakieś utrudnienie, ale po takiej bliskości z nimi, po w ogóle spędzeniu z nimi tylu godzin, poczułem, że to nie jest żadna niepełnosprawność, że to jest po prostu inny rodzaj komunikacji, inny język. To tak samo jak uczymy się matematyki, to też jest jakiś rodzaj języka. Na początku pierwszego dnia warsztatów, jak staliśmy obok tłumacza, to staliśmy w ten sposób i jakby skamieniali i mówiliśmy tylko i ona to przekazywała, a na przykład już następnego dnia na przykład zauważyłam, że Dominik już zaczął też większe gestykulacje i tak dalej i mówi do nich zamknięte oczy otwarte, jakby intuicyjnie zaczęliśmy pracować tymi dłońmi. Jak próbowałem migać, to czułem, że wyzwala się we mnie jakiś nowy rodzaj energii, jakiś takiej właśnie na drugiego człowieka, taki wybuch, bo jak rozmawiam normalnie używając mowy werbalnej, no to jest jakaś taka emocja, coś się pojawia, a jak używam tylko i wyłącznie gestów, to jakieś ciepło wychodzi przy każdym geście z mojego ciała. Nie patrzę, żeby sobie ten... Aha,
bardzo, to teraz. Tak. Myślę, że na koniec.